Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na jeden z trzech filmików dotyczących moich włoskich zakupów. Jestem na wakacjach na Sardynii, jak widzicie zresztą po moim tle, bo nie jest to raczej standardowe tło do moich filmików, bo wciąż jesteśmy tutaj właśnie na wakacjach i postanowiłam, że właśnie tutaj nagram moje wszystkie zakupy, żebym później jak przyjadę już do domu mogła sobie to wszystko uporządkować i mieć święty spokój. A kupiłam kilka ciekawych rzeczy, dlatego postanowiłam, że Wam je pokażę. W tym filmiku będą to konkretnie zakupy kosmetyczne i od razu zaznaczam, że nie znam języka włoskiego, więc jeżeli są tutaj jacyś specjaliści, osoby, które kochają język włoski, to od razu przepraszam, jeżeli coś poprzekręcam, bo też no, nie jestem specjalistką, nie znam się, znam kilka słówek jest podobnych jak w innych językach, więc gdzieś tam mogłam się czymś sugerować, ale jeżeli coś poprzekręcam, to przepraszam. A po drugie, byłam w takiej malutkiej drogerii, więc wybór był naprawdę niewielki. Wzięłam dosłownie kilka kosmetyków, ale mam nadzieję, że udało mi się kupić jakieś fajne perełki kosmetyczne, przynajmniej tych produktów nie widziałam nigdy w żadnym innym kraju. No i są to produkty wyprodukowane we Włoszech, co nie było takie oczywiste, bo też wzięłam kilka innych rzeczy do koszyka i kiedy później gdzieś tam sobie przeczytałam jeszcze z tyłu, co jest napisane, to okazało się, że niektóre produkty były produkowane w Chinach, dlatego od razu je odłożyłam na półkę, bo chciałam przywieźć raczej produkty tylko tutejsze produkowane we Włoszech. Pierwszy do mojego koszyka trafił szampon, jest to szampon lniany, ja uwielbiam olej lniany działa na moje włosy naprawdę cudownie, więc gdy tylko zobaczyłam ten szampon, to stwierdziłam, że muszę go wziąć i zobaczcie, on ma taką dosyć ciekawą formułę, jest dosyć płynny, nie jest tak mocno żelowy i tak mocno gęsty jak szampony, które znam, więc myślę, że będzie całkiem fajny, podejrzewam, że jest to jakiś produkt dosyć naturalny. No i myślę, że będę z niego zadowolona, no bo tak jak już wspominałam, olej lniany ma raczej bardzo dobroczynne działanie na moje włosy. No ale wybrałam tylko szampon, z tej samej serii była jeszcze maska do włosów oraz olej lniany, taki czysty, w czystej postaci. No ale pomyślałam, że wypróbuję sobie właśnie ten szampon ze względu na jego konsystencję dosyć ciekawą. Zawsze to coś innego niż te produkty, które znam. Drugi kosmetyk z tej samej firmy, na który się zdecydowałam, jest to taki płyn do kąpieli. Wygląda tak, pachnie dosyć mydlano. Z tego, co tutaj patrzę na skład, to mamy oliwę z oliwek, werbenę, melisę, pewnie ekstrakty z tych roślin. I jest to produkt w 99% pochodzenia naturalnego. I zobaczcie, też nie ma tutaj żadnych barwników. Też jest to dosyć produkt taki, powiedziałabym, ciekły, a nie raczej jakiś taki mocno gęsty, bo nawet u nas, kiedy kupujemy płyn do kąpieli, to zazwyczaj one są nafaszerowane różnymi barwnikami, są dosyć gęste. A ten tutaj jest, zobaczcie, taki ciekły, więc też się spodziewam właśnie, że jest bardzo naturalny. No i pomyślałam, że sobie wypróbuję, ja uwielbiam wszystkie rzeczy do kąpieli, więc nie mogłam się oprzeć. No i bardzo podoba mi się ta taka zwykła, prosta szata graficzna, zobaczcie. Jest naprawdę przepiękny moim zdaniem ten płyn do kąpieli. Następnie do mojego koszyka trafiła taka duża maska do włosów, ona ma aż 500 ml, bardzo proste opakowanie znowu. Tutaj już z kolei miałam informację też po angielsku, więc mogłam mniej więcej się domyślić, co ja tutaj kupuję. I jest to maska do włosów dla włosów osłabionych i zniszczonych, czyli moim zdaniem super produkt właśnie po wakacjach, kiedy moje włosy będą z pewnością przesuszone. Zresztą moje włosy zazwyczaj są dość łamliwe i dosyć suche, więc zawsze chętnie kupuję właśnie takie produkty, które mają mi pomóc je zregenerować. No i zdecydowałam się na tą maskę. No i powiem Wam szczerze, że pachnie dosyć dziwnie, bo pachnie tak jak kosmetyki dla starszych pań, jeśli mogę tak to ująć, ale moim zdaniem jest to też dobra oznaka, bo bardzo często właśnie takie kosmetyki, które nie pachną jakoś pięknie, nie są perfumowane, nie są tak mocno sztuczne, mają bardzo dobre działanie, więc mam nadzieję, że będzie podobnie z tą maską i że będzie mi fajnie się sprawdzać właśnie. Myślę, że każda z nas ma jakiegoś bzika kosmetycznego, jakieś kosmetyki, które bardzo często kupuje i które uwielbia testować. W moim przypadku są to maski do twarzy, więc i z Włoch nie mogłam wyjechać bez maseczek do twarzy. Zdecydowałam się na trzy, dwie jednej firmy, jedną jakąś taką w płachcie i jest to maska nawilżająca. Maska nawilżająca w płachcie i więcej chyba Wam nie mogę nie powiedzieć, bo tutaj nic się nie doczytam, jest wszystko po włosku. W każdym razie ja uwielbiam wszelkie maski nawilżające w płachtach, więc myślę, że mi się fajnie sprawdzi, a przynajmniej mam taką nadzieję, chociaż wydaje się dość taka sucha przez to opakowanie. Czasem, kiedy kupujemy maskę w płachcie, to od razu czujemy, czy jest mocno nawilżona, czy raczej nie. Ta wydaje się być dość sucha, ale być może to tylko takie złudzenie przez opakowanie. Zobaczymy.
Dwie kolejne maseczki, na które się zdecydowałam, są jednej firmy, jakiejś firmy Geomar i są to maski 5-minutowe, takie podwójne. Jedna jest maską nawilżającą, antystresową z aloesem, a druga maseczka to maseczka oczyszczająca z efektem matowienia skóry, chyba z jakąś glinką i z kwiatem malwy, przynajmniej tak się tutaj domyślam, sądząc po obrazkach i po tym, co tutaj wyczytałam. No tak się prezentują, bardzo ładne szaty graficzne, bardzo ładne opakowania, no i tak jak mówiłam, maseczki są akurat moim takim bzikiem kosmetycznym, no i zawsze bardzo chętnie kupuję i testuję, więc jestem bardzo ich ciekawa. I ostatni produkt, na który się zdecydowałam w tej drogerii, jest to taki żel do oczyszczania twarzy. Wygląda tak. Kolejne przepiękne opakowanie. Bardzo mi się podobają właśnie takie proste opakowania z nieprzesadzoną grafiką. Uwielbiam to. No i stwierdziłam, że wezmę go do rąk. Najpierw sobie pooglądałam oczywiście opakowanie, co i jak. No i wiecie co? Od razu przez to opakowanie poczułam też zapach tego produktu. Chociaż zobaczcie, on nie jest nawet tylko zamknięty jako zamknięty, ale i również tutaj tak lekko zafoliowany. Więc nie wiem jakim cudem. Ale dosłownie, kiedy przyłożycie nos do tego zamknięcia, to czujecie ten zapach pomarańczy. No, obłędny zapach, więc stwierdziłam, że biorę. W każdym razie, z tego, co tutaj wyczytałam, znam tylko jedno słówko, które tutaj się pojawia, przynajmniej wnioskuję, że ono oznacza oczyszczanie. Właśnie to ostatnie słówko, purifika. Oznacza oczyszczanie, tak przynajmniej się domyślam. I jest to kolejny produkt, taki bardzo naturalny, aż 98% składników pochodzenia naturalnego, więc bardzo dużo. I w ogóle powiem Wam szczerze, że zauważyłam, że bardzo dużo produktów w tej drogerii kosmetycznej, mimo że wybór ich był bardzo nieduży, było bardzo dużo produktów właśnie pochodzenia naturalnego, takich bio, z bardzo dobrymi składami. Gdzieś tam było wszędzie napisane, wiecie, 98% składników pochodzenia naturalnego, 99% składników pochodzenia naturalnego. Naprawdę, jak na taką malutką drogerię, to był to dosyć taki duży szok, bo u nas w Polsce są te produkty pochodzenia naturalnego, coraz częściej się pojawiają, ale wciąż jest ich tak dość niewiele w porównaniu do tych innych kosmetyków, a tutaj było ich właśnie bardzo dużo. Nie wiem, być może Włosi bardzo zwracają uwagę na to, co używają, nie wiem, być może tylko w tej drogerii, w której ja byłam, tak było, ale byłam bardzo miło zaskoczona. W każdym razie wzięłam sobie właśnie taki żel do oczyszczania twarzy. Mam nadzieję, że fajnie mi się sprawdzi, bo ostatnio mój żel do oczyszczania twarzy się skończył. Szukałam czegoś nowego, no i w końcu przywiozę sobie coś z Włoch i mam nadzieję, że będę zadowolona. I to już całe moje włoskie kosmetyczne zakupy. Jeżeli używałyście któregoś z tych produktów, to dajcie mi koniecznie znać, czy był dobry, czy Wam się sprawdził, czy nie. A jeżeli macie jakieś swoje perełki kosmetyczne, które kupujecie we Włoszech lub które ktoś Wam przywozi z Włoch, to też dajcie mi koniecznie znać, co warto kupić, bo być może jeszcze kiedyś będę miała taką okazję i będę już wiedziała mniej więcej, co warto wziąć, a czego raczej unikać. Więc jeżeli macie coś takiego, to piszcie w komentarzach. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. No i do zobaczenia w kolejnych. Pa!